Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam film z wyjątkowym gościem, jest nim Tomek Bodnar. Cześć, dzień dobry, cześć, witam Cię. Tomka poznałem kilka lat temu i robi niesamowitą rzecz. Jest łódzkim przedsiębiorcą, który prowadzi swój biznes, a oprócz tego robi także rzecz wyjątkową, taką, którą większość łodzian będzie go znało, bo jesteśmy teraz w Manufakturze, siedzimy w mega furze, zaraz o tym powiemy. I Tomku, założyłeś Fundację Fun and Drive, która ma na celu zbieranie pieniędzy na... Skupiliśmy się na pomocy dzieciom, a dokładnie kupujemy karetki dla dzieci. Właśnie, wspaniale. Ile karetek do tej pory kupiliście? Mamy dwie sztuki już przekazane do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, czyli one cały czas jeżdżą, cały czas ratują, troszkę się różnią, ale tak jak powiedziałeś, dwie są wyjątkowe. Okej, to no, pomysł jest wspaniały. Jeżeli zbierasz pieniądze dla niemowlaków w sposób, który może im pomóc, może komuś uratować życie, no to jest to cudowna idea. W ogóle jestem bardzo za tym, żeby przekazywać jakieś pieniądze, fundusze, swój czas, energię właśnie na cele charytatywne, żeby innym pomóc. Więc podziwiam Cię za to bardzo, że to zrobiłeś, czy że to cały czas robisz, ale powiedz mi, jak to się stało, jak to się zaczęło, skąd pomysł? Jest to dwie pasje. Tenis ziemny i motoryzacja. Zaczęło się trochę od tenisa, bo na tym polega mój biznes, o czym mało osób wie. Miałem dużo sprzętu tenisowego do mini tenisa. Napisałem na Facebooku, że chciałbym wyposażyć jeden z domów dziecka w sprzęt do mini tenisa. Pomyślałem, że te dzieci fajnie by było, gdyby mogły zagrać w tenisa. Temat się tak rozkręcił, że wyposażyłem kilkadziesiąt domów dziecka, gdzie dołączyły do mnie różne marki motoryzacyjne, czyli już połączyłem pierwszą z drugą pasją. Wow. Zacząłem program motoryzacyjny, rozwinąłem to dalej, ale dużo osób zadało mi jedno proste pytanie, które się bardzo często powtarzało. Co trzeba zrobić, żeby się Tomek z tym samochodem, z Tobą przejechać? No i ja mówię, kurczę, no fajnie by było na coś zbierać. Domy dziecka wyposażone, sprzęt tenisowy jest. I tutaj pojawił się mój znajomy lekarz, który zwrócił mi uwagę, że brakuje w Polsce karetek neonatologicznych. Trudna nazwa, tych dla wcześniaków i noworodków. Ja mówię, no w czym problem, ile to może kosztować? Tak? No i okazało się, że to są te najdroższe karetki, które ratują wyłącznie właśnie noworodki, wcześniaki. No i zaczęła się zbiórka w Manufakturze. Okej, ale no to, że wspaniale, tylko dlaczego w takim razie, skoro to jest taki dobry, fajny pomysł i ludzie prosili, to nie chciałeś tego dla siebie, tylko postanowiłeś się podzielić? Tylko dlatego, że lekarz zasugerował, czy to było coś więcej? Wiesz co, dostawałem samochody do odcinka i to była prosta, jednocześnie trudna decyzja, bo mogłem dalej wymądrzać się przed kamerą, tworzyć odcinki motoryzacyjne, no ale tutaj tylko ja miałem z tego radość. No ale przyznasz mi, że jak dajesz tą radość komuś innemu, no to ta radość też wraca do Ciebie. I na próbę tutaj właśnie w łódzkiej Manufakturze, zamiast testować Lamborghini, wtedy najnowszy model Huracana, zapytałem się w salonie Lamborghini Warszawa, czy będą mieli coś przeciwko, żebym zrobił przejazdy charytatywne. Wiesz, ile kasy w jeden dzień zebraliśmy? Ponad 8 000 złotych. Wow, czyli 240 000 za cały miesiąc. Słuchaj, jakbym miał je codziennie, gdyby codziennie była sobota, bo to była faktycznie sobota, no kolejka tutaj do ronda się ustawiała, ja nawet nie byłem w stanie wjechać na rynek Manufaktury. I zgadnij, z czego miałem większą radość? Z tego, że co chwila ktoś mi krzyczał w aucie i mówił, kurczę, Tomek, jest super, jest rewelacyjnie. Jedna pani mi się popłakała, mówi, że w życiu by w ogóle nie wpadła na to, że samochód o takiej cenie, na tamte czasy 1,5 miliona złotych, no mogłaby się przejechać nim za 200-300 zł. No to właśnie tyle kosztuje u nas przejazd. Ale wtedy kosztował, czy teraz kosztuje? Wtedy 200, teraz 300. Czyli za 300 zł możesz przejechać dzisiaj się z super furą po mieście. Tak. I ten przejazd nie trwa minuty, 10-15 minut. Czyli mamy czas, żeby usiąść, poczuć zapach tej skóry, usłyszeć tą V10 z tyłu. Mamy kawałek prostej, gdzie możemy delikatnie przyspieszyć. Jak ktoś ma ochotę, pojedziemy łódzkim tunelem, możemy pojechać na tor. To wiesz, nie ma ograniczeń. Ja dzisiaj nie mam tego auta na jeden dzień. Ja dzisiaj dostaję takie auto od łódzkiej wypożyczalni na cały miesiąc. Okej, czyli auta, które tutaj mamy, to my siedzimy w Corvette, która ma wyjątkową no nie wiem jak to nazwać, charakterystykę, bo drzwi otwierają się do góry. Lambodorsy, ja to tak Lambodorsy, okej. Okay. Mamy Lamborghini Huracan Evo, tak, gdzie też... Spider jeszcze, bez dachu, też no, rzadko bardzo spotykane. W niesamowitym auto. Kolorze. Mamy Brabusa. Tak. Mamy tak naprawdę, jak się nazywa ta postać? McQueena, Zygzaka McQueena. Mamy tak. Zygzaka McQueena. Więc tutaj wszystkich chłopaków i tak dalej, no zapraszamy. Ja z moim synem oglądałem wszystkie te części, więc szkoda, że nie jest młodszy, ale wiecie, no Zygzak, tata jeździł Zygzakiem będzie, nie? No i DeLoreana. Mamy. O, Lambo się właśnie odpaliło. Tak. Okej, ale wiesz co, no bo DeLorean to jest powrót do przyszłości. Też niesamowita sprawa, tak? I tych samochodów jest dużo więcej. Ja sam jeździłem kilkoma, tak? Bo jeździliśmy 1000-konną Teslą. To w ogóle do 100 km w 3 sekundy. Totalne szaleństwo. Do 200 nie chciałeś dojechać, chociaż zajęło to mniej więcej 8 sekund i tam 190 i 100. No w mieście byliśmy, wiadomo. Ale nie w Łodzi. To nie tutaj się działo. No i znaczy, to daje duży fan, czyli tak naprawdę super autami, w bardzo tanim koszcie. Nawet też helikopterem widziałem, można się przelecieć. Można, tak. W bardzo tanim, przystępnym koszcie można tego doświadczyć i spełnić swoje marzenia i równocześnie pomóc innym. Dzięki Tobie. Wiesz co, nie tylko dzięki mnie. Ja jestem pomysłodawcą, założyłem to, natomiast to jest grupa w tej chwili 15 osób, bo działamy już na 2 miasta. Oczywiście tutaj naszą taką bazą, początkiem jest, zawsze będzie Manufaktura. Natomiast staramy się pojawiać na różnych eventach. Mamy dużo osób, które chcą się do nas dołączyć, bo jeżeli przykładowo masz sportowe auto w Krakowie, to możesz te przejazdy organizować w Krakowie. Ogłaszamy to na Allegro, ktoś wykupuje voucher i z tym voucherem dostajesz kontakt do tej konkretnej osoby i ta osoba tam w Krakowie może Cię przewieźć. Konkretnego dnia o konkretnej godzinie. Czyli tak naprawdę... Nie ma ograniczenia lokalizacji. Ty bywasz w 2 lokalizacjach, czyli w Łodzi i Gdańsku. Tak jest. A ciekawe akurat, że Gdańsk. Natomiast każdy, kto będzie chciał z Tobą współpracować, może w całej Polsce właściwie to realizować. Okej, no to z kim współpracujesz? Powiedziałeś wypożyczalnie samochodów. Tak, salony motoryzacyjne, prywatne osoby, duże firmy, które chcą się dzięki nam wypromować, no bo mając logo na swoim samochodzie, będąc w znanym miejscu albo pojawiając się na dużym evencie, no wiadomo, masz reklamę swojej firmy. Fajną reklamę, bo pokazujesz, że wspierasz akcję charytatywną. Okej, czyli jeżeli ktoś ma dobry samochód, super samochód, niezależnie czy to jest firma, czy masz go prywatnie, możesz się do Tomka zgłosić i do Fundacji Fun and Drive i zaoferować. Tak dobrze to rozumiem. Bardzo dobrze, dokładnie. I powiedzieć, ok, mogę wozić ludzi, mogę pozwolić, mogę udostępnić swój samochód. Tak, zapraszamy do Manufaktury, ale można, tak jak mówiłem, pojawić się z nami na eventach, bo tak naprawdę co tydzień jesteśmy w innym miejscu, ale można też te przejazdy organizować w swojej okolicy. Okej. Miałem okazję kilkoma samochodami się przejechać, tak jak powiedziałem, od Ciebie, Tomek. To pożyczyłeś mi BMW 850i w zeszłym roku. I nawet Tomek mi powiedział, słuchaj, jedź tędy, masz auto na tyle czasu, jedź, przejedziesz się i tak dalej. Słuchajcie, to ten samochód do setki to dobijał, musiałem się hamować co chwilę, nie? Bo to za szybko w mieście. Ale też powiedziałeś mi, w którym odcinku mogę rzeczywiście wypróbować jego możliwości. No i to jest niesamowite przeżycie, to po całym ciele się czuję tak naprawdę. Nie? Właśnie dlatego, żebyś nie zrobił sobie krzywdy, ale żebyś też nie stracił prawa jazdy, ruszamy dzisiaj z nowym projektem, o którym trochę zakulisowo porozmawialiśmy, bo dostaliśmy od Mercedesa, dokładnie od salonu Garczarek, AMG C-Klasę. Nie auto w przystępnej cenie, tak jak było w Top Gearze, tylko naprawdę konkretny wóz, prawie 400 koni mocy i może nim przejechać się każdy, a dodatkowo zmierzymy Ci czas na torze w Łodzi. Ten sam tor, to samo auto, te same warunki i na koniec roku osoba, która zrobi najlepszy czas okrążenia, zgarnie kask STIGA, bo pamiętajmy, że naszym ambasadorem jest Ben Collins, no czyli osoba, która przez 10 lat w Top Gearze właśnie odgrywała rolę jedynego i prawdziwego STIGA. Pamiętam, bo była licytacja wśród tutaj znajomych na BNI-u, żeby właśnie... Tak. Wylicytować jazdę ze Stigiem. Tak. było, to się zadziało bodajże 2 lata temu. No i Ben Collins tak mniej więcej raz do roku do nas przyjeżdża na duży event no i wtedy jeździmy. Jeździmy, są różne licytacje, są te szkolenia, no i teraz jeszcze będzie na koniec roku kask, więc jak najbardziej. No więc moi drodzy, ten temat to mnie kupuje bardzo, myślę, część i z Was też. I teraz, jeżeli nie masz super auta, ale chcesz się nim przejechać, no to kurczę, zapraszamy tutaj. To są niesamowite historie. Tomek, mi kilka historii opowiedziałeś ciekawych. Powiedz kilka rzeczy, z którymi się zetknąłeś tak naprawdę pomagając ludziom. Wiesz co, niesamowite jest to, ja jakby zakładając fundację chciałem zbudować tą karetkę, pomóc, ale nie pomyślałem, jak dużo pozytywnych historii przydarzy mi się w trakcie, jak dużo znajomości może pojawić się przy okazji. Ciekawostka, nasza druga karetka zabezpieczała turniej WTA Igi Świątek w Warszawie. No nie muszę mówić, kogo tam poznałem, jakie osoby zobaczyły moją karetkę i gdzie dalej cała fundacja, cała zbiórka się rozwija. Samochody z miesiąca na miesiąc są coraz fajniejsze. No to też jest budowanie zaufania. Samochód, na przykład takie Lamborghini za w tej chwili 1,7 mln, 1,8 mln, no nie ukrywajmy, z piłek tenisowych takiego Lambo sobie raczej nie kupię, a mogę nim codziennie pojeździć, nie płacąc za to ani złotówki. Tu jest, wiesz, realizowanie drugiej pasji, czyli właśnie tej motoryzacji. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko motoryzacja, bo rozmawialiśmy, że jeżeli ktoś bardzo by chciał, może mieć logo na naszej karetce. Natomiast my prowadzimy też całą sprzedaż na Allegro, przeróżnych rzeczy. Ostatnio ktoś obraz wystawił. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Bo to działa na bardzo prostej zasadzie. Wystawiasz swoją rzecz na Allegro w dowolnej lokalizacji w Polsce, gdzie ustawiasz fundację jako beneficjenta. Wtedy na konto fundacji wpływa kasa, ona jest nieoprocentowana, bo Allegro nie pobiera nieoprocentowana, bez opłat żadnych. Bez żadnych dla Allegro. I wtedy ta osoba po informacji od nas, że no, dostaliśmy te pieniądze, wysyła ten obraz do tej osoby, która za to zapłaciła. Ten obraz nigdy u nas nie wylądował. Ja go tylko zobaczyłem na zdjęciu, że jest wystawiany. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, każdy z Was, jeżeli będzie chciał pomóc w jakikolwiek sposób dołożyć się do tych karetek, do szczytnego celu, tak naprawdę wystarczy, że na Allegro wystawi cokolwiek ma do sprzedania, do pozbycia się z domu. I wystarczy, to nie jest tak, że dostanie pieniądze i musi wysłać do Was, to się wszystko dzieje automatycznie. Tak. Do Was. A co jeżeli na przykład jestem właścicielem firmy, nie wiem, produkcyjnej, handlowej, jakiejkolwiek i mam stok, mam ilość materiału, które jest niesprzedane i chciałbym Wam to przekazać, nie wiem, wartości 100 000, 200, to co wtedy? Mamy swój magazyn, no mój sklep tenisowy, więc mamy gdzie to trzymać, natomiast ostatnio dostaliśmy zapytanie, czy chcemy 2 drabiny. Okay. Jak duże? No takie tam na kilka pięter. Ja mówię, Boże, ja to nie zmieszczę. Nie, my to wyślemy. I firma zaproponowała nam, żebyśmy tylko wystawili na sprzedaż tą drabinę. Mamy w ofercie wiatę fotowoltaiczną, wyobraź sobie, która jest jeszcze nie zrobiona, nie zbudowana. Więc w momencie, jeżeli ktoś to wykupi, to dana firma przyjeżdża i zamontuje mu tą wiatę. W ten sposób ma reklamę. Ale jeżeli chodzi o te drabiny, jest dokładnie ten sam temat. Czyli przykładowo Kowalski wpłaca za tą drabinę i ta firma ze swojego stoku magazynu wysyła ją do osoby, która zapłaciła. Okej. To zbierasz pieniądze na cele charytatywne. Ile do tej pory udało Wam się zebrać? Jeżeli to nie jest tajemnica. Nie, wiesz co, przekroczyliśmy 1,5 miliona, jakby połączyć 2 karetki, bo pierwsza jest spłacona w całości, a drugą kupiliśmy miesiąc po premierze pierwszej, dlatego że była bardzo potrzebna, ale ponieważ mieliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, no bez problemu dostaliśmy leasing tej drugiej, na tą drugą karetkę. No i w tej chwili ten leasing spłacamy, zostało nam około 0,5 miliona do spłaty. Wygodne rozwiązanie, no nie muszę go tłumaczyć, bo już zdradzę Ci, że zaczynam budowę 3. karetki. Czyli to się nie kupuje, tylko się buduje? Trochę tak, no bo na początku masz podwozie. Jeżeli chodzi o moje karetki kontenerowe, takie amerykańskie, to masz podwozie, które jest warte około 200-220 tysięcy. Trzeba je przebudować na karetkę, wiadomo, te wszystkie światełka zamontować i inne systemy. I na to jest, mówię kolokwialnie, nakładany medyczny kontener, no, który też wcześniej jest zbudowany, tak, ze ścian, szafek. On oczywiście ma wszystkie możliwe certyfikaty zderzeniowe, medyczne. To jest bardzo drogie w karetkach niestety, więc ten kontener medyczny jest 3 razy droższy od podwozia, na którym jeździ karetka. Ale jeżeli cokolwiek się stanie z karetką, czy karetka się zużyje, no wiadomo, każde auto się zużywa, to ten medyczny kontener, firma, która buduje karetki, przekłada na nowe podwozie w mniej niż 24 godziny i mamy nową karetkę, a kontener to jest 15 lat gwarancji. Czyli karetki są droższe w zakupie, ale o wiele tańsze w eksploatacji. Wszystkie karetki na zachodzie, Wielka Brytania, Niemcy, to są karetki kontenerowe. Ciekawe. Hmm? Czyli 1,5 miliona dzisiaj kosztuje zakup jednej takiej... Z wyposażeniem, tak, neonatologicznej. Tak. Neonatologiczne są droższe, bo tam masz inkubator za bagatela $500,000. Tak? Okay. Nasza druga karetka kosztowała w okolicach miliona, bo ona ma normalne elektryczne nosze. Normalne, no, noszę za 120 tysięcy, więc też nie takie tanie. No i gdyby, wiesz co, kiedy ja pierwszy raz o tym usłyszałem, to w sposób niewypowiedziany, ale mi się wtedy wydawało, no kurczę, przekarcie do jakiegoś szpitala i tak dalej, nie? Ale to też może być problem. Więc finalnie to jest tak, że no właśnie, co dalej się z tymi karetkami dzieje? Fundacja jest właścicielem karetki, dlatego żebyśmy cały czas mieli wgląd, co się z nią dzieje. Ona jest przekazana do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, czyli no, do naszego systemu ratownictwa i to tak naprawdę oni decydują, czy ta karetka jedzie z dzieckiem na operację do Niemiec, czy jest potrzebna, żeby przewieźć na przykład ze szpitala, nie wiem, w Olsztynie na oparzeniówkę na Śląsk, bo na Śląsku mamy najlepszą oparzeniówkę, czyli mamy specjalistyczne szpitale, między którymi dzieci są przewożone i te nasze kontenerowe karetki właśnie do tego służą. To są karetki dalekiego zasięgu, ponieważ możesz tam na przykład zapakować tyle tlenu, że na raz można pojechać do Szwajcarii na operację i wrócić. Nie wiem, czy wiesz, do tej pory karetki z Niemiec były wynajmowane do takich transportów, bo nie było w Polsce karetki tak specjalistycznej, żeby tak daleko pojechać. Ile chcecie mieć karetek? Jedną na każde województwo. Okej. I tylko jedną? Ale wiesz, dużo osób na początku mówiło, że nie uda nam się nawet z pierwszą i powiem Ci, że chyba pół czy rok po tym, jak zaczęliśmy zbierać, gdzie już fajnie nam się to rozkręciło, przyszła pandemia. No więc to był taki trochę pstryczek na zasadzie, kurczę, no już tak nam fajnie szło i tutaj, no widzisz, jest ten przestój. Ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. No wszystko zależy, jak nam się tutaj, wiesz, wszystko porozkręca. Okej. Czy to jest tak, że jak Wy jesteście jako fundacja właścicielem karetki, przekazujecie ją do użytkowania, jak to określiłeś? Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Czy to jest tak, że w przypadku jakiegoś emergency ogromnego, tak? Czy Ty też możesz powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję z niej skorzystać? Wiesz co, miałem taką sytuację, że faktycznie na jednej z grup biznesowych, na której jestem, padło pytanie, czy można zawieźć dziecko na operację do Berlina. Wyraziłem na to zgodę. Powiedziałem, że absolutnie nie chcę za to pieniędzy, natomiast w pierwszej kolejności był telefon do wojewódzkiej, czy na ten dzień, bo to był konkretny dzień, kiedy trzeba było to dziecko zawieźć, mamy zaplanowany jakiś przejazd. Moja pierwsza karetka neonatologiczna jeździ 3 razy dziennie. Ona średnio 3 dzieci dziennie ratuje. To są takie liczby, że... Więc ta karetka jest nie do ruszenia. Natomiast druga karetka to jest karetka transportowa dalekiego zasięgu, czyli tutaj przejazdy są planowane, przynajmniej z wyprzedzeniem 2-3-dniowym. Czasami jest tak, że ona przez 2-3 dni nie wyjedzie, a potem na przykład jedzie do Szwajcarii i przez tydzień nie ma. Czyli jedna to jest za mało. No te 2 to jest za mało i 3 to będzie za mało. Jedna to na ten daleki transport. Tak. Okay. Ale także z tego wniosek jest taki, że takie wszystkie karetki powinny być w jakiś sposób prywatne albo należeć do fundacji, bo jednak osoby prywatne lepiej pewne rzeczy zagospodarują. Czyli jeżeli jest sytuacja wyjątkowa, możemy powiedzieć, ok, zróbcie to proszę. Jeżeli tylko jest taka możliwość. To jest trochę tak, że my kupiliśmy najdroższe, najlepsze karetki i teraz druga osoba może powiedzieć, No ale w cenie jednej karetki kontenerowej mogliście kupić dwie inne. No i można się z tym kłócić, że te dwie inne, które jeżdżą lokalnie, pomogą więcej dzieci przewiozą. No ale z drugiej strony my chcieliśmy iść w temat pomocy tej tak zwanej specjalistycznej, bo wiedzieliśmy, że te karetki są bardzo trudno dostępne i wiedzieliśmy, że na nie nie ma budżetu. Czyli trochę weszliśmy w taką niszę, która okazała się bardzo popularna, bo jak nasza pierwsza karetka neonatologiczna zaczęła jeździć, to okazało się, że lekarze, ratownicy nie chcą jeździć innymi karetkami. Ona ma tyle miejsca w środku, tam się mieści 3 lekarzy, masz ten inkubator na środku, nie przewróci się, jeżeli auto zostanie uderzone w bok, bo ten środek ciężkości jest inaczej osadzony. I ciekawostka, w 2020 bodajże roku, jak kupowaliśmy pierwszą karetkę, firma sprzedała 2 karetki kontenerowe na całą Polskę. Wiesz, ile karetek sprzedała rok później? Ile? 16. Nie chcę mówić, że to jest moja zasługa, absolutnie nie, aczkolwiek no, ma to wpływ. Trąbiliśmy w mediach, gdzie się tylko dało, jakby informując, dlaczego karetki kontenerowe, jest fajny film na Netflixie teraz, o karetce właśnie kontenerowej, która ucieka, napadł na bank. Wiesz co, jako ciekawostkę to zdradzam. Ale nie z niemowlakiem bo się nie, absolutnie. Ale jest pokazane, jak ona jest właśnie, wiesz, niezniszczalna i co potrafi. No, ciekawy marketing. Słuchaj, no, nawet nie wiem, w którym miejscu zacząć w kontekście tego, jak bardzo mi się to podoba. I sam chętnie, powiedzmy, dołożyłem malutkie tutaj ziarenka, bo parę razy się przyjechałem. Tak jest. Tak, jeździłem i zamierzam dalej jeździć i znajomym polecać. Także, jeżeli także nagranie tego filmu traktuję właśnie jako dołożenie kolejnego ziarenka, bo jeżeli przynajmniej ktoś jeden z Was się przejedzie i skorzysta z tego, co ma Tomek do zaoferowania, albo jeżeli komuś z Was zalega jakiś supercar, który mu się znudził, albo chciałby pomóc, to będę bardzo wdzięczny. Nie musi być supercar od razu. Tak? No tak, jeżeli w jakikolwiek sposób możecie pomóc, tak, będę bardzo wdzięczny. Możecie też później się pochwalić, napisać do mnie. Ja będę również bardzo wdzięczny i też w jakiś sposób postaram się Wam pomóc. Więc jeżeli ci z Was, którzy nas oglądają, w jakiś sposób pomogą, naprawdę dostaniecie moją wdzięczność, Tomka wdzięczność, a także osobom, tak naprawdę no, dzieciom, którym się na końcu pomoże. No, ratowników i finalnie dzieci na tym skorzystają, tak? Bo to są karetki do przewozu wyłącznie dzieci, więc no, w tym kierunku. No komu pomagać, jak nie dzieciom, prawda? Oczywiście. I oczywiście każdy z Was może na tym jakoś zyskać, bo to jest, podejrzewam, że przekazanie kwot również na to, żeby był jakiś marketing naklejony również. Tak, pewnie. Ciekawostka. Podobno moje karetki są jedynymi karetkami w Polsce, które legalnie mogą mieć logo partnera, bo są w rękach prywatnej firmy, a fundacja jest traktowana jako podmiot gospodarczy. Normalne karetki, które jeżdżą w systemie ratownictwa, kupione przez państwo, nie mogą mieć żadnych innych logotypów. Dużo osób o to pyta, dlaczego moje karetki mają tyle logotypów, czy to legalne? Więc jak najbardziej tak. No i one się tak rzucają w oczy, bo nie dość, że widzą moi znajomi karetkę kontenerową, która leci na bombach, to jeszcze jest cała właśnie obklejona różnymi wzorkami, naklejkami, logotypami. No i tak to działa. A widzisz, o tym nie pomyślałem, to musimy o tym pogadać później. Mój drogi, słuchaj, ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. Za czas z Tobą i za to, co widzę i czuję, że robisz. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu ludziom się to bardzo podoba. Choćby z tego powodu, że jak rozmawialiśmy ze znajomymi, mówimy, a bo Tomek robi to i to, tak, jest super, nie? Więc to też się bardzo szerokim echem odbija w Łodzi. Miło. I mam nadzieję, że w Gdańsku, jeżeli jeszcze nie, to będzie takim samym szerokim echem się odbijało. Więc ja Ci bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Wiesz, będziemy się na pewno przecinać na różnych poziomach. A na pewno z tym przecinakiem tutaj, co stoi z McQueenem. Zapraszam, tak jest. No, wszystkiego dobrego, dziękujemy i do zobaczenia. Cześć. Dzięki.